Siema, siema. Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać, co się zmieniło w tym urządzonku najnowszej wersji. A co najważniejsze, to omówimy sobie, pokażemy dzisiaj, zrobimy sobie aktualizację tego urządzenia i pokażę, jak to aktualizować, jak wgrać nowy firmware do środka tego pudełeczka. Także zapraszam na materiał. No dobra, no to jedziemy z tematem. To w takim układzie powiem tylko na samym początku, co my tu będziemy aktualizować. A aktualizować będziemy to urządzenie. Ja tutaj wyłączę ten programik. Zaloguję się jeszcze raz. To urządzenie to jest EnSolarX. I to urządzenie tu na razie mam tylko podłączone pod taką prowizoryczną, pod BMS-a dali tylko. I takie cztery ogniwa, widzicie, tu leżą, takie spięte na krótko. To urządzenie podłączamy pod falownik nasz i pod chiński hybrydowy i pod BMS-a. I ono nam pokazuje przez Wi-Fi, możemy się łączyć i monitorować naszą instalację. Tutaj są też opcje. Można tam zmieniać i modyfikować niektóre parametry, nie wszystkie. I tak dalej. Jeżeli tam Was interesuje, co to potrafi to urządzenie, to jest sporo filmików na tym kanale, także rzućcie sobie okiem na poprzednie filmiki. Tam jest dużo materiałów na ten temat, jak sobie to podłączyć, z czym to współpracuje i co to potrafi. Także zachęcam. Dobra, w takim układzie pokażę Wam tylko tutaj. Zobaczcie, w zakładce Energy, w tej najnowszej wersji, bo tu najnowszą wersję mamy 5.32 oprogramowania. I zobaczcie, tutaj były cztery takie pola do nadprodukcji i były cztery przekaźniki. Przekaźnik 1, 2, 3 i 4. I można było sobie ustawić, że nadprodukcja, jeżeli na przykład, jeżeli to włączymy, ustawimy sobie i zapiszemy, to się tyczy tylko wersji 5, w czwórkach to nie działa. Jeżeli nadprodukcja nasza, czyli to co, nadprodukcja jest wyliczana w ten sposób, że jeżeli idzie jakaś moc z paneli, to co nam zostaje, czyli jeżeli na przykład mamy 2 kW z paneli, kilowat nam idzie na dom, czyli na wyjście z falownika i kilowat idzie na ładowanie magazynu energii, to nadprodukcja w tym momencie jest 0. Czyli on liczy tą moc z paneli, moc wyjściową i to, co idzie na magazyn i na tej podstawie, co zostanie, jest wyliczana nadprodukcja. I tu możemy sobie ustawić, że jeżeli nadprodukcja jest w jednym zakresie, w drugim, to może nam drugie, trzecie. I tu były cztery urządzenia, ale tutaj od użytkowników dostałem tutaj taką małą podpowiedź. No i to faktycznie może być ciekawe, może to wiele osób zainteresować. Za cztery pola akurat są tutaj może i niepotrzebne. Ten czwarty przekaźnik teraz można ustawić tak, że on się włączy, ten czwarty przekaźnik, jeżeli moc paneli przekroczy nam, powiedzmy, tyle, ile sobie tu wpiszemy, czyli jeżeli na przykład ustawimy sobie tu 2000 W, a tu będziemy to widzieć, bo to akurat nie jest podłączony to urządzenie, co tu leży pod falownik, ale jeżeli na przykład tu będzie na wejściu, powiedzmy 2000 W, no to wtedy włączy nam przekaźnik. I to niektórzy chcą właśnie w ten sposób wykorzystywać, żeby sobie na przykład przekierować energię pod warunkiem takim, że na przykład moc z paneli, tylko nie było wiadomo, jak to określić, nie? Dlatego teraz możemy sobie zrobić taką funkcję. Tu są jeszcze, tak tylko nadmienię szybko, że możemy sobie tą energię przekierować, jeżeli na grzałkę, czy na bufor ciepła, czy na jakieś inne urządzenie. Jak mamy nadprodukcję jakąś, to jest raz. Jeżeli moc paneli jest powyżej jakiegoś zakresu, jeżeli temperatura z którychś czujników jest, lub temperatura z BMS-a, najwyższa temperatura z czujników z BMS-a przekroczy daną wartość, lub jeżeli tutaj jest takie jeszcze jedno wyjście sterowane płynnie od 0 do 10 V, możemy sobie go ustawić, że ono ma reagować między, na przykład w tym przypadku jest tak ustawione, że między 200 W a 8000 W,
i on wtedy sobie reguluje płynnie takie jedno tu wyjście od 0 do 10 V, czyli możemy sobie tu jakiś falownik podłączyć lub taki przekaźnik płynnej regulacji. Możemy przekierować tu energię, jeżeli cena za megawattogodzinę przekroczy jakąś tam lub spadnie poniżej jakiegoś pułapu. A ceny on zna z oficjalnych danych polskich sieci energetycznych, także on to zna na bieżąco. Możemy sobie zrobić przekierowanie, jeżeli napięcie nasze w sieci przekroczy jakąś tam wartość, czyli na przykład jeżeli przekroczy w tym przypadku, tak jak mam ustawione, 253 V, to możemy sobie wyłączyć przekaźnik 6, czyli na przykład odłączy nam coś i musimy tam latać. To jest takie błogosławieństwo dla wielu, którzy mają z tym problem. No i tu jest jeszcze jedno pole do nadprodukcji, nie? Dlatego tych wyjść do nadprodukcji było sporo, więc jedno żeśmy tu przerobili na to, że można aktywować jeden przekaźnik czwarty, jeżeli moc paneli przekroczy daną wartość, taką jaką sobie tu ustawimy. No i generalnie z nowości to... tu jeszcze tylko w opcjach jest coś takiego, że jeżeli mamy podłączonego pod JK BMS-a, no to tutaj nie było możliwości ustawienia tej funkcji aktywnego balansera i tak dalej. Nie było tego przycisku zapisz BMS. I jeszcze jedna ważna informacja dla wszystkich, którzy mają JK. Te wszystkie parametry, napięcie celi, powrót i tak dalej, tego się nie da ustawić przez żadne urządzenie w żadnym BMS-ie JK, które jest podłączone do tego portu zewnętrznego. Po prostu producent tak tego BMS-a zaprojektował, że możemy odczytywać sobie dane przez ten port, ale niestety nie pozwala to tak po prostu producent durno wymyślił, ale no cóż zrobimy, że nie da się zapisać tych danych w BMS-ie przez ten port zewnętrzny. Jedyny zapis, jaki możemy zrobić konfiguracji, to jest przez właśnie Bluetooth. Ale na to będzie za niedługo lekarstwo, także to już jest w fazie takich, no gdzieś tam już tam jakieś prace się zaczęły, także tu damy sobie z tym radę. Na razie jeszcze nie będę mówił jak, ale spokojnie. No także tutaj może ten przycisk jest aktywny, tylko bo on był nieaktywny w przypadku BMS-ów JK. To jest raz. I teraz tak, żeby te opcje działały, to musicie używać programu, aplikacji o minimalnej wersji, to jest ostatnia wersja, 5.32 i firmware, jaki używacie, musicie mieć minimum 5.57. Ja tutaj mam akurat urządzenie, widzicie, jak sobie włączycie, tak przejdziecie na tą zakładkę, to macie informacje, jakiego wersji oprogramowania, software używacie i jakie macie firmware, czyli co jest wgrane w urządzenie nSolar, jaka wersja oprogramowania. Jeżeli ten firmware jest starszy niż 5.57, no to oczywiście ta funkcja moc PV nie będzie Wam prawidłowo działać. No i wiadomo, no dobrze jest mieć aktualną wersję oprogramowania, no bo to z każdą nowszą wersją jakieś tam aktualizacje wychodzą i poprawki, i łatki i tak dalej, także dobrze jest mieć najnowszą. Dlatego dzisiaj chciałem pokazać, jak to zaktualizować, jak wgrać w to urządzenie najnowsze oprogramowanie, a nie jest to trudne. Wystarczy, zobaczcie, mamy tutaj 5.24, a pod koniec filmiku chcemy mieć 5.57. Jeszcze tylko pokażę, co ja tutaj mam, bo ja tutaj weszłem sobie, zobaczcie, jak nie wiecie skąd pobrać pliki, to zobaczcie, tu jak wejdziecie na stronę producenta logisteam.pl w zakładce systemy wentylacyjne oraz PV, to tutaj wchodzicie sobie w ten produkt, znajdujecie go na sklepie, tu jest opis tego produktu i w zakładce załączniki możecie sobie tutaj pobrać wszystkie najnowsze pliki, jakie tylko są, czyli software, firmware, do czwórki, do piątki i tak dalej. Instrukcję obsługi najbardziej aktualną. Tu jest instrukcja obsługi, instrukcja aktualizacji firmware. Tutaj możecie sobie pobrać instrukcję aktualizacji firmware. To, co dzisiaj będę mówił, tylko że tam jest do starszej wersji, do czwórki, więc to się może troszkę różnić, dlatego dzisiaj chciałem pokazać na filmiku, jak to zrobić dla piątki, a dla czwórki jest to bardzo podobnie, z małymi różnicami, ale powiem w międzyczasie. Tu jest wsad do firmware, do Wi-Fi, ale to się tyczy tylko czwórek starych, takich już naprawdę takich pierwszych wersji.
Jeżeli tego nie musicie aktualizować, chyba że ktoś ma jakiś problem, ale to jak potrzebujecie takiej aktualizacji, bo podejrzewacie, że coś nie tak, to najpierw dajcie znać, zweryfikujemy, czy na pewno potrzebujecie aktualizować ten firmware. Ale to się tyczy tylko użytkowników, którzy gdzieś tam dawno już sobie to urządzenie zakupili. To jest firmware do czwórki najnowszy, 4.57, a to jest firmware taki sam, 5.57 do piątki. Czyli jeżeli macie czwórkę, to aktualizujecie najnowszy tym do 4X-a, a jeżeli piątkę, to tym 5.57. A to jest najnowsza wersja aplikacji na PC. Najnowsza wersja aplikacji na Android jest zawsze na sklepie Play, także tam możecie sobie sprawdzić i zaktualizować oprogramowanie na systemy Android. Dobra, jedziemy, nie będę przedłużał. Słuchajcie, żeby to zaktualizować, to potrzebujemy taki imbusik, malutki, i śrubokręt. No to jedziemy, zobaczcie. Wyłączę sobie to urządzenie na razie. Odłączę sobie BMS-a. No i rozbierzemy sobie to urządzenie. Zobaczymy, co tam w środku jest. Także najpierw odkręcamy te dwie śrubeczki i musimy ściągnąć tą przednią pokrywę. No to chyba zdaje się być oczywistym. Ale okej, zobaczcie. Ściągamy przednią pokrywę. I mamy tu jeszcze jedną płytę. Ta płytka jest tylko w wersji 5. W wersji 4 tej płytki nie ma. Bo tutaj są, widzicie, porty, 4 porty do czujników temperatur. I tutaj jest kilka portów właśnie na wyjścia na te przekaźniki i tak dalej, i tak dalej. I tego nie ma w 4. Także musimy sobie odkręcić tutaj, widzicie, 1, 2, 3, 4 te śrubki i ściągniemy sobie ten panel. On jest zakładany, wpinany na takich listwach mocujących. Także zaraz Wam pokażę. Trzecia jedzie. Jedziemy z czwartą. Dobra. Dobra. I podnosimy po prostu to do góry. Widzicie, tu jest taka listewka, którą trzeba po prostu, tam ona jest spięta jedna w drugą, widzicie. Takie złącze tu było, trzeba było to po prostu podnieść do góry i wypiąć. Dobra, i teraz zobaczcie. Żeby to urządzenie zaktualizować, to dlaczego my żeśmy się tu musimy się dostać? Dlatego, że zobaczcie, tutaj jest taka zworka, takie dwa piny. One są podpisane jako bot. I to musimy zewrzeć w momencie, którym Wam za chwilę powiem. Dlatego musieliśmy tylko to urządzenie rozebrać. Czyli tak. Potrzebujemy to urządzenie podłączyć do komputera przez kabelek, ten mini USB, bo tylko przez USB możemy je zaktualizować. No to zróbmy tak. Podłączamy. Urządzenie musi zostać wykryte. Zobaczymy sobie w menadżerze urządzeń. Zobaczcie sobie w menadżerze urządzeń, czy ono zostało wykryte. Ono powinno być pod którymś z portów. U mnie akurat, nie wiem czy widzicie to okno, jest pod. Powinien być wykryty od minimum maksymalnie do komu 9. Jeżeli macie wyżej niż 9 kom, to musicie pousuwać te urządzenia któreś z komów i on musi zobaczyć to urządzenie pod komem minimum 9. Maksymalnie 9, sorry. Dobra, no to jedziemy. Mamy urządzenie podłączone do USB. Zamknę tą aplikację jeszcze raz. Otwieram ją. Daję cancel, nie login, tylko cancel. Przechodzę do zakładki opcje i zobaczcie, że tu jest przycisk reset. Musimy tutaj mieć w aplikacji połączenie USB OK. Jeżeli nie będzie połączenie USB OK, no to nie zrobicie. Musicie, coś Wam tam źle albo wykryło, albo coś, no trudno mi powiedzieć, ale jeżeli nie wykryje dobrze urządzenia, może coś ze sterownikiem albo coś innego, to nie będzie tutaj pisało połączenie USB OK. Połączenie USB ma być OK i ten przycisk reset ma być aktywny. Jak to jest aktywne, to zakładamy tutaj, zwieramy te dwa piny. Możecie użyć jakiegoś drucika, możecie użyć, ja sobie użyję akurat pęsetki, włożę ją tutaj, w te zworki, pyk na chwilę i wciskam w tym momencie reset. Wciskam reset i wyciągam tą zworkę. I w tym momencie, wy możecie tego nie słyszeliście, w menadżerze urządzeń powinno się na dole pojawić takie pole jak poczekajcie, ja spróbuję Wam to jakoś pokazać.
Dajcie mi chwilkę. Spróbuję tutaj dodać jedno okno, żeby Wam... żebyście to widzieli. O! Teraz widzicie mój menadżer urządzeń. Dobra, i zobaczcie, teraz tak. Urządzenie, widzicie? Urządzenie uniwersalnej magistrali szeregowej. To jest nowe urządzenie, które się pojawiło. I tu ma być STM32 Botloader. I to urządzenie już jest gotowe, bo uruchomiło się w takim trybie bootloadera i ono już jest gotowe do aktualizacji. Żeby je zaktualizować, musicie sobie, wejdźcie sobie tutaj na tą stronkę, pobierzcie sobie tą dokumentację do aktualizacji firmware, bo tam jest link w środku. Czekajcie, jeszcze Wam tutaj spróbuję, nie wiem, czy Wy to widzicie. A widzicie, dobra. Widzicie? I tutaj macie, widzicie, jest link pod dziesiątką. Musicie sobie pobrać. To jest taki program od producenta tych mikroprocesorów. ST. Ten link musicie włączyć. Otworzy Wam się stronka i tam musicie pobrać taki program. On nazywa się STM32 Cube Programmer. Tak. I jak już ten programmer będziecie mieli zainstalowany, musicie go pobrać i zainstalować, no to wtedy możemy sobie uruchomić go. Oho. Dobra, dajcie chwilę, ja sobie tylko skonfiguruję tak, żebyście widzieli Wy ten programer. Chyba, że ja tu włączę ten pulpit. Ekran. Dobra. Być może będziecie widzieć to wszystko. Ja mam tutaj go. STM32 Cube Programmer. Dobra. Włączamy go. Wam się uwidzi coś takiego. Ustawiamy sobie w tryb USB. Tutaj wybieramy tryb USB. Jeszcze tylko sprawdzę, czy Wy to dobrze widzicie. Dobra, wyłączę tą aplikację na razie. OK. Ustawiacie się w tryb, tutaj jeszcze raz pokażę, USB. Pobieracie sobie zakładki, załączniki, tylko nie z tej przeglądarki. Pobieracie sobie ten firmware. W tym momencie akurat to jest. Ja tutaj aktualizuję piątkę, więc do 5X, firmware 5.5.7. Pobieramy go i będziemy go zaraz instalować. Jak go podbierzecie sobie gdzieś do jakiegoś folderu, to przychodzicie tutaj do tej zakładki drugiej od góry i zobaczcie, tu wybieramy sobie Browse i wybieramy, jaki plik chcemy załadować. Ja mam tutaj już pobrany wcześniej, znaczy pobrany. Ja go mam tu w innym folderze. Wybieram nSolarX 5.5.7, ten mnie interesuje i wciskam Start Programming. Aha, sorry, jakiś tam problem. Oczywiście, że problem, bo nie zrobiłem connect. Wybieramy USB i dajemy connect. OK. I dopiero teraz dajemy start programming. I jak widzimy, idzie sobie nowy wsad. Jest ładowany do środka. Dobra, urządzenie, nie wiem, czy słyszeliście, zresetowało się. Połączenie utracone, bo automatycznie został zresetowany. Operacja successfully, download successfully, flash download complete, OK. Możemy okno sobie zamknąć i teraz sobie po prostu zobaczymy sobie tylko, włączymy sobie, wyłączamy nasze USB, już nam nie będzie potrzebne, podłączamy sobie naszego BMS-a z powrotem. Pamiętacie, wersja była wcześniej 5.2.7, zdaje się, jak dobrze pamiętam. Włączamy to urządzenie i zobaczmy sobie, dajmy mu chwilę, bo on się musi połączyć i wysłać pierwsze dane na serwer. Dajemy login i mamy co? 5.56, zaraz. Musimy odebrać, musi poczekać, aż on
13.50, 14.55, a jest 15.04. Jeszcze nie wysłał najnowszych danych. Poczekajcie, aż nam tutaj pyknie. Wskoczą pierwsze dane. O, 15.04, dobra. 15.04, przyszły pierwsze dane, wracamy tu. I co mamy? Firmware 5.57. Zaraz sprawdzę, czy wy... Dobra, widzicie to. Dobra. Także no w ten sposób się aktualizuje, robię aktualizację. Od tej pory już, jak sobie zrobicie taki update od czasu do czasu, to powinno wam wszystko śmigać. Oczywiście, żeby to później, złożmy sobie to. Musimy sobie tu trafić w te piny. Zaciskamy to. Przykręcimy sobie śrubeczki. Ok. No, no dobra. No, także sobie proponuję zrobić sobie taką aktualizację od czasu do czasu. No bo no jeżeli wam wszystko gra i nie potrzebujecie tego czegoś, co się pojawiło nowego, no to, no to nie trzeba, no, jak wam tam nie macie takiej potrzeby. A jeżeli na przykład jest jakiś problem, który tam wam rozkwiera, bo byście chcieli, na przykład widzieliście, że albo wam tam coś nie działa tak jak powinno z waszym urządzeniem, albo chcielibyście używać jakiejś funkcji, która weszła, a wy jeszcze jej nie macie, no to warto to zrobić. No. Warto to zrobić. No. Przykrywamy tu. Przykrywamy tak, żeby tu nie wcisnąć tego przycisku. I zakręcamy te dwie śrubeczki. I to urządzenie mamy już w najnowszej wersji. Także zachęcam do aktualizacji. Jak jeszcze go tu włączę. BMS cyk. Zasilanie cyk. I już mamy gotowe. O. Także jeszcze raz zachęcam do aktualizacji. Jakbyście mieli jakieś problemy, to dajcie znać. I jakby coś, to postaram się pomóc. I jeszcze właśnie chciałbym, żebyście mi powiedzieli może w komentarzu, bo zastanawiałem się tu nad wprowadzeniem jednej funkcji. Tylko chciałbym wiedzieć, co wy o tym myślicie, bo już sam mam takie mieszane uczucie, bo tu takie mam podpowiedzi, żeby coś takiego wprowadzić, ale sam nie wiem, co mam o tym myśleć. Doszły mnie takie słuchy, że dobrze by było do tego urządzenia wprowadzić, żeby dla off-gridowców to głównie jest, byłoby wprowadzić coś takiego, że do tego urządzenia byłaby możliwość podłączenia zewnętrznego takiego małego czujnika światła. Ilość światła, jaki pada na ten czujnik, to urządzenie można by było od ilości tego światła, które pada na ten czujnik, moglibyście sobie włączyć, na przykład włączyć jakiś przekaźnik. A po co to? A po to, że na przykład wasze panele nie są w stanie określić maksymalnej ilości światła, czyli maksymalnej ilości energii, dlatego że musielibyście maksymalną ilość energii, którą wam dają panele, konwerter MPPT musiałby zostać wysterowany i mieć możliwość odbioru tej energii. Inaczej panele wam nie powiedzą, ile na nie pada światła. Jeżeli na falownik pada tyle energii, że możecie z waszych paneli wyciągnąć 4 kW w tym danym momencie, ale na wyjściu falownika będziemy mieli tylko 100 W obciążenia, no to niestety te z paneli nie wejdzie, nie zużyjecie więcej niż 100 W, a te 3900 W pójdzie w kosmos, dlatego falownik wam tego nie pokaże, a taki zewnętrzny czujnik potrafiłby pokazać coś takiego, jaka jest ilość tak jakby światła na zewnątrz i niezależnie od obciążenia paneli. I można by było wtedy sobie ustawić, że powyżej jakiejś tam wartości z tego czujnika on by aktywował jakieś wyjście przekaźnikowe. No, taki wstępny plan jest, ale nie wiadomo jeszcze, czy będziemy to wdrażać. No, ciekaw jestem waszych opinii, także jakbyście mogli coś powiedzieć, jak wy to widzicie, czy to by było przydatne, czy wam by się to przydało, czy może widzicie to jakoś inaczej, no to chętnie posłucham jakiś mądrych i merytorycznych wypowiedzi, także zachęcam do komentarzy i jak coś, to dawajcie subę, łapy w górę i widzimy się w następnych materiałach. Także trzymajcie się, na razie i
Cześć.